Polityk Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Speckomisji Zbigniew Wasserman. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Centralne Biuro Antykorupcyjne próbuje wysadzić właśnie w powietrze kolejny rząd? Ja myślę, że kolejny rząd wchodzi w taką sferę działania, która jest połączeniem afery Rywina z aferą Starachowicką. Gdyby nie zareagował na to CBA, to myślę, że byłaby to kompromitacja CBA. Mamy do czynienia z kompromitacją rządu. Mamy na razie podsłuchy telefonów, z których wynika, że szef klubu Platformy kontaktował się z biznesmenami, którzy lobbowali za jakimś kształtem ustawy hazardowej. Mamy listy do najważniejszych w państwie osób, mamy kontrolowany przeciek do Rzeczpospolitej. Pan powie, porażająca wiedza? Mamy też coś więcej. Mamy do czynienia z partią rządzącą, która przekonuje opinię publiczną, że rządzi za pomocą ustaw. I mamy do czynienia z procesem stanowienia ustaw przez środowisko świata hazardu. Proszę na to zwrócić uwagę. Tylko pytanie, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy mamy do czynienia z nieformalnymi kontaktami, które oczywiście z podsłuchy telefonów zawsze wyglądają podobnie i zawsze wyglądają źle. Tylko pytanie, czy to jest przestępstwo. Ja rozumiem, że pan może do mnie kierować to pytanie z uwagi na moje doświadczenia. Lepszym adresatem jest prokuratura, której trzeba pozwolić działać w tej sprawie. Nie wyciągajmy wniosków zbyt pochopnych. Rzecz jest kompromitująca. Rzecz ma wszelkie cechy potężne afery, ale od tego są inne instytucje. Tylko dlaczego Centralne Biuro Antykorupcyjne nie alarmuje właśnie prokuratury, tylko alarmuje wszystkich świętych? Premiera, prezydenta, marszałków, wicemarszałków. No to wygląda tak, jakby CBA chciał rozpętać jakąś histerię. Kiedyś ktoś zawiadomił prokuraturę w aferze Lwa Rywina i później musiał uczyć prokuratorów, jak się prowadzi postępowanie, bo zatracili wszelkie umiejętności i profesjonalizm. Dlaczego? Dlatego, że dotyczyła sprawa rządzących. Panie pośle, czy CBA nie powinno zawiadomić o tej sprawie najpierw prokuratury, a dopiero potem wszystkich? Jeżeli równocześnie zawiadamia, to nie robi żadnego błędu. Najpierw zawiadomiło premiera. To widocznie doszli do wniosku, że trzeba jak najszybciej zablokować dalsze tego typu działania, a to się działo w kręgu rządu, w kręgu ludzi, którzy podlegają panu premierowi. Ale blokuje się przy pomocy organów wymiaru sprawiedliwości, a nie przy pomocy szefa rządu. Bardzo dobrze, że posłano tu i tam, dlatego że prokuratura ma prowadzić to sprawnie, profesjonalnie, a premier ma podjąć decyzję i takich oczekujemy w stosunku do tych, którzy zachowali się w sposób skandaliczny. Walczę, Rysiu, załatwimy, Rysiu, ani Grześ, ani Miro nie dają mi wsparcia, tak mówi w tych podsłuchanych telefonach szef klubu Platformy Zbigniew Chlebowski. To przestępstwo? No tak, ale ja tam też wyczytałem taki fragment, który mowa jest o tym, że jeden z podsekretarzy stanu nie chce się na to godzić. To wobec tego zmanipulujemy sytuację i wysadzimy łobuza z siodła. To standard działania rządu? Tylko pytanie, czy przestępstwo? Panie redaktorze, to naprawdę jest pytanie do prokuratury. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest skandal, bo ten rząd szuka pieniędzy na ludziach biednych, odcina z bezpieczeństwa, ze służby zdrowia, a na rynku hazardowym jest 17 miliardów złotych przychodu corocznego. Są automaty kompletnie niekontrolowane. Jest hazard internetowy, w który się nie włącza. Może nie biednym, może nie z policjantom, może trochę tam trzeba się zwrócić. Tylko, że się zwracają, bo w końcu ta ustawa na dzisiejszym etapie ma taki kształt, który wyciąga z tego biznesu hazardowego prawie 500 000 000 zł. Ja myślę, że nie czytał pan tego samego artykułu, który ja, bo to nie rząd się zwraca w tym kierunku, tylko ludzie ze środowiska hazardu zwracają się do rządu w bardzo specyficzny sposób, naciskają. Naciskają, żeby ona tak nie wyglądała, ale dzisiaj ona tak wygląda. Jest informacja pochodząca z rządu, taka jest informacja ze stron internetowych rządu, że ta ustawa dzisiaj ma taki kształt, który jest wbrew temu lobbingowi biznesmenów. Powiedziałbym tak, że jeszcze o jednej rzeczy pan zapomina, że po drodze mamy do czynienia z takim syndromem Starachowic. Pismo poszło do pana premiera, a później nagle ci, którzy byli objęci działaniem CBA, zachowują się, jakby doskonale wiedzieli o tym, co w tym piśmie było. To kolejny skandal. Operacja Blackjack to jest bomba, która wysadzi w powietrze rząd Tuska? Na pewno skompromitowała działania tego rządu, powoduje utratę wiarygodności tego rządu i w dużej mierze stawia pod znakiem zapytania wiarygodność klasy politycznej tak działającej. Klasy politycznej, czyli również PiSu? Myślę, że to jest sytuacja dlatego mogąca być rozszerzona, bo to jest już recydywa. Mieliśmy do czynienia i z jednorękimi bandytami, mieliśmy do czynienia z aferą Lwa Rywina. Proszę zobaczyć, w tym kontekście o tym mówię. PiS wystąpi z jakimiś wnioskami, żądaniami? Sądzę, że tak. To jest sprawa, która w sferze politycznej powinna takie wnioski takie, czyli jakie? No, osoby wymienione, pełniące istotne funkcje, powinny te funkcje stracić. Zbigniew Chlebowski powinien
No, Zbigniew Chlebowski powinien przestać być szefem komisji i przestać pełnić funkcję przewodniczącego. Minister Drzewiecki nie po raz pierwszy pokazuje, że nie rozumie, na czym polega prawidłowe finansowanie bardzo poważnego przedsięwzięcia Euro 2012. Będzie wniosek o odwołanie któregoś z nich ze stanowiska, ze stanowiska szefa klubu, to PiS nie może się zwracać. Pytanie do moich władz klubowych, ale z mojego doświadczenia muszę powiedzieć, że powinien być, ta afera na to absolutnie zasługuje. Tylko wie pan, co mówią po cichu politycy Platformy, że w gruncie rzeczy to jest samoobrona Mariusza Kamińskiego, że Mariusz Kamiński ma mieć lada chwila postawione zarzuty w sprawie afery gruntowej i po prostu wyrzuca to do społeczeństwa po to, żeby odwrócić od siebie uwagę. Bardzo cenię sobie Mariusza Kamińskiego i to, co robi CBA pod jego kierownictwem i nie chciałbym mimo wszystko, żeby tak go bronił rząd i przy kolejnej ustawie zachował się w podobny sposób. Mariusz Kamiński, jeśli dostanie zarzuty za aferę gruntową, powinien zostać odwołany ze stanowiska? Myślę, że to może takie, takie konsekwencje pociągnąć. Proszę tylko zobaczyć, może czy powinno? Proszę zobaczyć, co się dzieje z tą sprawą w prokuraturze rzeszowskiej, jakie są naciski także ze strony mediów. Kiedy będzie zarzut? Prokuratura ma kiedy być... będzie koniec, panie ministrze? To jest normalne pytanie do prokuratorów. Kiedy będzie koniec tej sprawy? Panie i jaki będzie koniec sprawy? Prokuratura ma być niezależna, podkreślam to słowo, bo nawet ta pseudoreforma prokuratury, którą zrobiła Platforma, tego nie zapewnia. Ale nie odpowiedział pan na pytanie. Czy Mariusz Kamiński, jeśli dostanie zarzuty, to powinien być jego koniec na stanowisku szefa CBA? Ma prawo do obrony. Za postawienie zarzutów to jeszcze nie jest wina. W tych kategoriach to rozpatrujmy. Zbigniew Wasserman, dziękuję bardzo. Dziękuję.